teraz jedziemy. Windom akurat. Ale zaraz z kabrioletem. Edzia. Rapera polskiego. Słuchajcie, jedziemy. Gdzie? Powiemy im? Powiemy. Bo i tak widzimy już pewnie? W tytule, czy nie? Dobra, jedziemy. Jedziemy do koło brzegu. I czekamy już na Edzia. Ile? Długo. 2 minuty. Za długo, zdecydowanie. A więc zobaczymy, czy będę, czy w drodze powrotnej nadal będę singlem, czy nie. Jak obstawiacie? Ja obstawiam, że tak. Że singlem będzie? Tak. No weź. Koryta wrzuca. Patrz, co brudzisz. Nagraj, jak ubrudziłaś. Nie nagram. Nagraj, jak ubrudziłaś. Przypadkiem. Skąd puszczamy piosenkę? Z telefonu? Nie, wiesz. Musimy coś. Silnika leci. To musimy coś zrobić. Za to, że tak długo na ciebie czekałyśmy, musisz nam puścić piosenkę. Nie. Tak. Bo ja się założę, że to nie będzie żaden raper, którego można słuchać. To nie będzie w ogóle raper. Proszę mi nie wypominać tego, ile czekałyście na mnie. 25 minut. I tak krócej niż ja na ciebie ostatnio. Ale Kinia nie była winna. No to przykro mi, że Kinia musiała cierpieć za... Słuchaj, wycieczkę ci organizuję, więc proszę być grzecznym. Wydał taką nową piosenkę, że nawet ty się będziesz bujał. No naprawdę. Nie jest waszym kolegą. By wreszcie mógł się cieszyć wszystkim tym, co ma. Tego vloga, jak będziemy jechać za rok na festiwal, to będziesz kręcić takiego samego w już takim luksusowym aucie i będziemy sobie wracać do tego i wspominać, jak kiedyś się jechało takim autem. I będziemy mieli 2 selfie sticki, ja teraz nie mam żadnych. Bo Kinia powiedziała wcześniej, że jedziemy kabrioletem. A. Trzymaj mój cały życiowy dorobek. Ile tam jest? 20 zł. Po prawej mijamy zjazd na jedną z dwóch takich utopii, czyli na Hel, a my jedziemy prosto, zmierzając do drugiej tego typu utopii, czyli do pięknego miasta zwanego Kołobrzeg. Nic nie wiem o Kołobrzegu, ale będę mówił, jakbym wiedział coś o Kołobrzegu. Kołobrzeg został przyłączony do Polski razem z Pomorzem Gdańskim, mimo że już nie należy do Pomorza Gdańskiego, gdyż leży na zachodzie. Zamożni obywatele ziem polskich jeździły do Kołobrzegu, żeby właśnie w tej miejscowości spędzić sobie wakacje. Jest to kurort nadmorski składający się tak naprawdę w jakichś 80% z hoteli. Niewielu jest mieszkańców Kołobrzegu, gdyż większa część zabudowania Kołobrzegu są to apartamenty, są to hotele, są to pokoje gościnne, kempingi, pola namiotowe, tak więc jest to bez wątpienia kurort. Mordo, propsy za ten film. By wreszcie mógł się cieszyć wszystkim tym. Nie, ja ci zaraz pokażę. Przepraszam, ciastko owsiane kupimy tylko tam, prawda? Nie. Super, dziękuję. Proszę. Weź mi 2. W ogóle zapytałaś się, ja bym tak nie zrobił. Ja wiem.
wchodzę na wyższy poziom dorosłości. Pomachaj mi! Złap mnie teraz za rękę. Cześć, pisaczka. On nas widzi, zaraz można nas zaatakować. Gdzieś? Tam. Może nie idźmy. On co się? Dwa lisy? Uciekł. One się bawią. Zaatakują nas? No, lisy chyba są groźne. Czy nie? Nie wiem, przejdźmy po prostu. No, jakbyśmy się widziały. Tak. Nie mówi właśnie. Oj, on idzie w tą stronę. Kinia. Co? One... Uciekają chyba, czy nie? Nie, one się na cały czas patrzą. Tak? Tak. On tu biegnie. Nie, nie biegnie. Ej, może zadzwoń do Edzia. On musi tam wrócić, zamknąć festiwal. Wpisz w Google. Ale lisy... Czy lisy zaatakują? Może, jak jest wściekły. Czy co, czy przebiegamy środkiem ulicy? Powiedz mi po prostu, gdzie idziemy. Dobra, jak będzie jechał samochód, to ja wezmę stopa, tak? Tak? Ale nie zrobisz tak, że ja wsiądę, a ty nie? Okej. Okay. Żeby nas po prostu do tego skrzyżowania, no nie, podwiózł. No straszyły się, lisy kupiły w tej kraju. Ale były trzy, miałyśmy prawo. Tak, i jeszcze, wiesz, zastanawiałyśmy się za długo i one też mogły... No. One też mogły. Dobra, jeździ samochód. W chodzi o nasze życie. 5 minut z buta od naszego hotelu. One nas po prostu mierzyły wzrokiem, a my też zamiast przejść po prostu, to się zastanawiałyśmy 10 minut, czy przejść, czy nie. I one już zdały sobie sprawę, że to jest podejrzane. I bałyśmy się tym bardziej, że nas zaatakują, skoro tak się ten. No i teraz nie za bardzo wiemy, co zrobić, bo jesteśmy trochę zblokowane. Tu nie ma żadnej drogi w bok. Musimy albo pójść totalnie naokoło, jeszcze większym lasem. No. Jeszcze większym lasem. Wow. Proszę, podwieź nas. To mój moment teraz. Teraz to jest twój debiut w... Tak się robi. Machaj, może po prostu takie, że wiesz, pomocy, pomocy. Niech on nie jedzie tak szybko. Zwolnij. Zwolnij. Jezu, naprawdę. Już bym mógł nas puścić tam. Tam, gdzie jesteś, człowieku, tam właśnie mogłeś już nas wypuścić. Tam nie ma lisa. Boję się. Okazało się, że nie mamy łóżka, bo... Tak, po prostu się okazało, że jest za dużo osób i za mało łóżek. Tak, i właśnie udało mi się rozłożyć z małej kanapy, zrobić tapczan.
jako prześcieradło użyć dwóch obrusy, które znalazłam w szafie. I właśnie zabrałam Edziowi narzutkę. I się nią przykryjemy. Tak. Dwuosobowa pościel taka letnia, sobie za ciepło nie było. I ten, zobacz, z widokiem na... Dajesz? A to jak wygląda, to tutaj to nie ma znaczenia. Przyszedł Uber Eats. Ej, czy ja nie mam w ogóle... My położymy, ja położyłam obrusy na jako prześcieradła. W tle mamy księżyc. Tak. Na koncert się spóźniłeś, ale na basen? Właśnie o to chodzi. No ale trudno, ja mogę być twoim security guard. Mogesz? Jak ci się podoba miejsce, w którym przebywasz? Bardzo mi się podoba miejsce, w którym przebywam. A czemu jeszcze jesteś suchy?